Oglądany w ponad 50 krajach świata. To oglądamy. Skrajne... W ilu krajach jest oglądany UFC, a w ilu jest to oglądane? Emocje, zmieniający ludzkie życie. UFC jest tylko w USA. Prawdy. I już w Polsce. Prawdy nie można zobaczyć. Prawdy nie można zmierzyć ani kupić. Trudno nawet powiedzieć, czym jest prawda w czystej postaci. Jednak od tysiącleci miliony ludzi na całym świecie próbują do niej dotrzeć. Nie ma osoby, która chciałaby żyć w kłamstwie. Każdy próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie... Dzięki, Wiśnia. Stary się obudził, chłopie! Spartiatik! Dawaj, Heizer, a nie pieprzysz o prawdzie! Wiesz co, ten Heizer jest fajny, dobra, jego syn to taki... Ale on jest spoko, to jest spoko git. Git chłop. Nie obrażajmy go. On jest fajny. Której go ty kotym? Jeden odcinek tylko oglądamy. Sztywny git. Można powiedzieć, że w tym programie zadajemy najprostsze pytania, bo każdy gracz zna wszystkie odpowiedzi. Podczas badania wykrywaczem kłamstw zadajemy. A jak ty po to stacji na pierwszym pytaniu, jakim cudem, skoro wiedział, co się stanie? 100 pytań dotyczących jego życia. A zatem tak. Uczestnik zna pytania i wie, jak na nie odpowiadał. Ale tylko my, dzięki analizie wyników badań, wiemy, kiedy uczestnik skłamał. A kiedy powiedział prawdę? Łysku. Do programu Łysku. Wybraliśmy tylko 21 pytań i rozwala rodziny, no i to jest fajne. W naszej obecności oglądamy. Będzie musiał się z nimi zmierzyć. Grzegorz Przybyło ma 26 lat. Studiuje politologię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnowie. Jest kawalerem. Interesuje się polityką. Aha, dobra, już kumam. Chłop studiuje politologię, interesuje się polityką i pewnie uznał, że już jest na tyle dobrym politykiem, że oszuka wariograf. Dlatego się zgłosił, coś czuję. Pieprzony oszust. Nie tędy. Nie tędy droga. Parlamentarnych. W wolnych chwilach. Co? On startował? Z którego to jest roku? Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnowie. Jest kawalerem. Interesuje się polityką. Dwukrotnie startował w wyborach parlamentarnych. W wolnych chwilach wędkuje. To on należy do jakiejś partii. Przecież nie da się tak z bomby do wyborów parlamentarnych w Unii Europejskiej. Tak z buta. Chłopie, wiesz jakie tam są pensje? Oni ci całe życie przefiltrują i jeszcze byś musiał sam donieść na siebie haki, w razie czego byś chciał ich zdradzić, żeby cię tam wzięli i wysłali do tego parlamentu. Chłopie! Bez przesady! Grzegorz został poddany badaniu na wykrywaczu kłamstw. To jest jakiś polityk! Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrujący... I on ma 26 lat i dwa razy do UE kandydował? To jest jakiś syn wójta? Reakcja organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał. Grzegorz odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu wybraliśmy 21. Syn Kaczyńskiego? Przed nami Grzegorz Przybyło. Co ty za... Moje wody. On był pilotem samolotu. Ej, racja, to jest przed tymi wydarzeniami. O kurde. Czegoś powiedz, skąd pomysł, żeby zgłosić się. Ten program uważam za bardzo ciekawe doświadczenie. Dawaj. Poza tym, no, myślę, że tradycyjny powód, gotówkę, jaką można wygrać. Czyli klasycznie mają dla ciebie znaczenie. No, myślę, że jak dla każdego z nas. Ja przypomnę zasady. Nasz program podzielony jest na 6 etapów. W pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. Potem tych pytań będzie coraz mniej. 5, 4, 3, 2, 1. Do wygrania jest coraz więcej pieniędzy. Ciekawi mnie, jakie jest pytanie na 200... 50 koła. 1015, kurde, musi być takie mocne. 125, 250, tyle można wygrać, ale za każdym razem pytania będą coraz trudniejsze. Coraz trudniej będzie znaleźć odpowiedzi na te pytania. Człowieka. W każdym momencie możesz się wycofać. Może nie w każdym. Tak, przed zadaniem przeze mnie pytanie. Jeśli zgromadzisz jakąś kwotę, możesz powiedzieć stop, wystarczy, zabieram te pieniądze. Jeśli nie usłyszę odpowiedzi, wycofasz się albo powiesz nieprawdę, tracisz wszystkie pieniądze i odpadasz. Czasami trudno jest powiedzieć prawdę. Są takie sytuacje, ale mam nadzieję, że wspierać cię będą twoi bliscy, którzy pytanie są pierwsze, czy chciałbyś zostać pilotem? Maria przeklasa, mama syna.
Krzysiek Stes, jestem kolegą Grześka. Długoletnim kolegą? Od dzieciństwa. Aha, od na jednym podwórku? Razem... Przy jednej ławce. Czyli nie macie przed sobą żadnych tajemnic? Myślę, że każdy człowiek ma tajemnicę. No to może dzisiaj dowiesz się czegoś ciekawego o Grzegorzu. I jeszcze jedna osoba. Antoni Rysak, wujek dla Grześka. Dla! Jest ostro, wiedziałem. Możemy rozpocząć naszą grę. Wujek tak, dla Grześka. Rozpoczynamy pierwszy etap. Dla widza! Wiedzieliśmy się, że mimo, że jesteś młodym człowiekiem, dwukrotnie brałeś udział w wyborach parlamentarnych. Tak. Czy wujek wchodził ci do udało się. Nie udało się, niestety. Jak sądzisz, jakimi cechami powinien być obdarzony polityk, żeby zaszedł bardzo wysoko? Musi oszukiwać. No na pewno. Farszywa morda. Co myślę, że jest bardzo ważne. Prawdomówność. No, widać, że polityk. Pomysłowość, energiczność, młodość, no i przede wszystkim inteligencja, kultura osobista, to myślę, że takie najbardziej popularne wszystko cechy. Wszystko wymienił, czego polscy politycy nie mają. Jakie powinien tylko posiadać polityk, ale każdy z nas. Pytanie pierwsze. On może być w dzisiejszych czasach nadal politykiem, jeżeli pilotem nie został. Czy zrobiłeś coś, co trzymasz w tajemnicy, a co mogłoby zrujnować twoją karierę polityczną? Na pewno! Zależy z jakiej partii jest. Czy miałeś fantazje erotyczne w czasie nabożeństwa? Czy zamieściłeś w internecie... Co za ciężkie pytanie. ...w internecie swoje zdjęcia, na których jesteś... Jak to? Dobra, nie, dobra, nieważne. Nie czy jesteś prawiczkiem? Czy kiedykolwiek zrezygnowałaś z uprawiania seksu, ponieważ wolałaś obejrzeć odcinek ulubionego serialu? Pytanie pierwsze. Będę skipował, czy racja. Zrobiłeś coś, co otrzymasz w tajemnicy, a co mogłoby zrujnować twoją karierę polityczną? Nie. Ta odpowiedź to... Ty, on może... Nie, nie odpadnie. Prawda. Kurde, widzieliśmy, że nie odpadnie. Ciekawe, jaką odpowiedź byśmy usłyszeli, gdybyśmy podłączyli do wykrywacza kłamstw naszych czołowych polityków, jak sądzisz? Ja myślę, że każdy polityk ma coś tam gdzieś na sumieniu. No... Poza tobą. Poza mną, oczywiście. Powiedz mi, czy wygląd zewnętrzny ma wpływ na decyzje wyborców? Na pewno. Na pewno wyborca ocenia przyszłego polityka bądź polityka po wyglądzie. U nas tylko po wyglądzie oceniają polityków. Gdzie chodzi, oczywiście. Nic więcej. Jak się ubiera? Jak się ubiera, to przede wszystkim. Jaką ma fryzurę? No, to też bardzo ważne, uważam. Pytanie drugie. Czy uważasz się za przystojnego mężczyznę? Oj, po socjalu. Ale szybko leci. Ta odpowiedź to... To jak Bronek został prezydentem? Patrz, został jak miał wąsa, przegrał jak go zgolił. Czyli wąs był fajny dla ludzi w Polsce. Prawda. No no. Dobrze, ale to ważne. Tylko dlatego przegrał. To jakby dobre samopoczucie i świadomość to już swoich wiem. Dobrych stron. Podstawa. Dobrze, to wiemy, że z wyglądem zewnętrznym w porządku, a twardy charakter? No, myślę, że na pewno w polityce trzeba mieć twardy charakter. Baza astralno. Ja bym to ujął, że tam trwa ciągła walka. Podobnie, z tego filmu nowego. No, trzeba wiedzieć, kiedy być twardzielem. Trzecie pytanie. Czy marzyłeś kiedykolwiek, aby wcielić się w postać Supermana? Tak. Ta odpowiedź to... Niesamowite prawda. Pytania. Ale oszukują, bo polityk przyszedł. Jak twojej miejscowości, gdybyś przechadzał się po okolicy w obcisłym stroju Supermana? Wiesz, ja myślę, że gdybym był Supermanem, fajnie bym wyglądał oczywiście. Co? Nie! Nie chodziłbym, tylko bym latał. A. Już ci daję! No dobrze, a jakby tak zobaczyli takiego Grzesia frunącego. No myślę, że ciekawe by to była sensacja. Dbasz o siebie? Tak. O swój wygląd? No tak jak każdy z nas.
No, różnie to bywa. Jedni no, bardziej, drudzy mniej. Ty kurde, jesteś z tych, którzy bardziej, czy tych, którzy no, mniej? No nie, na pewno z tych, którzy bardziej. Pytanie czwarte. Czy pastowanie butów zajmuje ci więcej czasu niż mycie zębów? No się sam zdziwił, jakie debilne pytanie. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. To ile razy on te buty pastuje? W sensie co dwa dni? Codziennie? Ile te buty trzeba pastować? Przecież to raz się napastuje chyba na sezon, czy nie? Nie wiem, bo ja takich nawet nie noszę. Buty? Ważniejsze od zębów? Wiesz, ja myślę, że wszystko jest ważne. Zęby można szybko, zależy jak to ma wprawę, szybko i dobrze umyć. A co na to twój dentysta? Nie boję się dentysty raz przede wszystkim, godziny. Poza tym jest młoda dentystka, więc jak najbardziej do niej mogę. Zastanawiał się, co odpowiedzieć, bo żadnego z tych nie robi. Iść. Na wizytę oczywiście. No może tak być. Czy lubisz ruch na świeżym powietrzu? Tak. Nie interesuje pytanie... mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Blizk dał na golibordę 5 zł. Kolejne pytanie. Czy marzyłeś kiedykolwiek o pilotażu samolotu Tu-154? Wcześniej ludzie pytają takie. Czy uczyłeś się w szkole języka rosyjskiego? Piąte. Czy chciałbyś czasem spacerować swobodnie po swoim ogrodzie nago? Co? Tak. A czemu się kolega załamał? To... jakby go na jego nie widział. Jak ja go nawet prawda. Widziałem. Wiesz, skąd taki pomysł? Ja myślę, że jest w każdym z nas coś takiego, że chciałby się czuć swobodnie, a na pewno nagość jest tego pewnym wyrazem. Jesteś marzycielem? Ale dupcze te pytania. Myślę, że tak jak każdy z nas. Marzy, ma jakieś swoje marzenia, marzy o czymś. Pytanie szóste. Czy łatwiej ci przypomnieć sobie jakąś miłosną scenę z komedii romantycznej niż radosne wydarzenie ze swojego życia? Co to jest za pytanie? Durne w dupę! Tak. Ta odpowiedź to... ma takie smutne życie? Prawda. Dlatego został politykiem. Chcę wszystkich nas pewnie, żebyśmy mieli smutne życia. Sadgę. Nie głosujcie na niego. Czy to dlatego, że bardzo lubisz komedie romantyczne, czy dlatego, że nie masz takich tak, fajnych wspomnień? Dzieciństwa wiesz, na przykład? Wspomnienia mam, tak jak każdy z nas. I te dobre, i złe. Jakie było twoje dzieciństwo? Chyba tak gadam. Ja myślę, że zaliczyłbym tak w skali punktowej od 1 do 10, 5. Czego ci dzieciństwo? Wiesz co, ja myślę, że tutaj przede wszystkim ojca prawdziwego. Cóż jeszcze mogę dodać? No i wolnego czasu, takiego beztroskiego dzieciństwa. Od bardzo wczesnych lat pracowałem, więc czas szybko mija, gdzieś to dzieciństwo przeminęło właśnie tak szybko. Który odcinek? Mam dla ciebie dobrą wiadomość, zakończyliśmy ale pierwszy etap. Wygrałeś. I więcej nie będzie dziś tak. Cieszę się bardzo. Czy chcesz odpowiadać na pytania mleko, stary, w drugim etapie? Przypomnę, 5 pytań. Pytania trudniejsze. Gramy o 15 tysięcy złotych. Krystian. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Gram dalej. Grzegorzu, rozpoczynamy drugi etap gry. W drugim etapie 5 pytań. Do wygrania 15 tysięcy złotych. Pytania mogą być trudniejsze. Zacznijmy od razu. Dawaj, bo na razie nuda. Czy uważasz się za dobrego katolika? Inne czasy były, widać. To chyba do Polsatu. To jest Polsatu program. Rozumiem, w innej stacji. Tak. Ta odpowiedź to... Będzie serio pytanie, a czy pamiętasz... jak Jan Paweł II wybaczył Mohamedowi Aliemu, który go prawie zabił? Prawda.
Wybaczyłbyś mu to, czy nie? Co to znaczy dziś we współczesnym świecie być dobrym katolikiem? Starać się postępować według dekalogu 10 przykazań. Czyli się starać nikogo nie zabić. Dobrze, że dekalog istnieje. Dzięki temu kogoś uratował przed nim. Wszystkim ja przez to rozumiem uczestnictwo we mszy, modlitwa codzienna. Chłopiec niebezpieczny. Często chodzisz do kościoła? Tak, co tydzień. Pytanie 8. Boże. Czy kiedykolwiek miałeś fantazje erotyczne w czasie nabożeństwa? Z księdzem. Nie no, w dupę. Tak. Co to za pytanie, no? Ta odpowiedź to... Jak chodzi tam regularnie, to mu się już nudzi, no, więc coś myśli. Prawda. Uśmiechnąłeś się. No, tak bywa. Ale troszkę purpury na twarzy też widzę. Zawstydziłeś się również? Wiesz, no, dziwne, żebym się nie zawstydził, skoro pierwsze było pytanie, w jaki sposób zaprzeczeniem drugiego. Myślisz, że zaprzeczeniem? Wiesz co, ja myślę, że patrząc tutaj dobro, zło, takie rzeczy się nie dzieją człowiekowi, wiesz, któremu jest wszystko obojętne. Szatan złego nie kusi. Tak to ujmę w skrócie. Czyli trafił na dobrego Grzesia, a Grześ uległ. No niestety, muszę się przyznać, jestem prawdomówny. Kusił go Lucyfer? Pytanie 9. Czy jesteś zadowolony ze swojego życia seksualnego? A jest tam żona jego na tym? Nie ma. Nawet nie powiedzieli o żadnej żonie. Ale ty jest katolik. Prawdziwy, dobry katolik. Więc musi być niezadowolony, bo nie ma żony, tak? Czyli nie ma tego życia. Tak. Co?! Ta odpowiedź to... To nie jest tylko kolega. Jest kawalerem? Tak, ale on jest katolikiem, tylko po ślubie, durniu, w dupę. Coś z kolegą tam piszczy w dupę w trawie z Grzesiem. Czy jak on się nazywa? Prawda. Nie no, wiedziałem. Czy chcesz usłyszeć następne pytanie? Tak, chcę usłyszeć. Gram dalej. No co? No odpowiedz! Czy jesteś prawiczkiem? Widzę, że te pytania teraz mają taki jeden podtekst. No tak. Nie pisz tak! Co?! Salpuj? Aha, czyli jest zadowolony z tego. Dobra, czekaj, dam 24H dla chłopa. Tak. Czyli jest tak serio jest dobrym katolikiem, bo jest zadowolony z tego. A odpowiedź to... Prawda. Ty to jest prawdziwy, dobry katolik! No to ja czegoś tu nie rozumiem. No wiesz, ja nie wiem, co możesz nie rozumieć. Nie no, z czego jesteś zadowolony? Słuchaj, na wszystko przyjdzie czas. Czyli na razie jest dobrze tak, jak jest? No, myślę, że tak. Czy to jest kwestia twoich przekonań? Dokładnie. A no, to jest się związane nie... właśnie... Nie no, chłopie, przestań pisać! W takim razie z inicjacją seksualną, tak to nazwijmy, będziesz czekał do ślubu? Tak, dokładnie. Uda ci się? No, nice. Wiesz, nice. Do tej pory udawało, więc myślę, że nice. Wytrwam. Masz w tej chwili dziewczynę? Nie mam w tej chwili dziewczyny. Miałeś dziewczynę, z którą chodziłeś dłużej? Nie patrzę o nim na razie. Wiesz, ale mam koleżanki. Cieszę się. I ma kolegę. Myślę, że za taką wytrwałość należą się brawa. Mało jest osób, które konsekwentnie są przy swoich przekonaniach. Pytanie 11. Ostatnie pytanie w tej części. Czy pomyślałeś, że gdybyś nie mieszkał z matką, ułożyłbyś sobie życie z inną kobietą? To jest polityk, ma 26 lat. Mieszka z matką. Czekaj, tu coś nie pasuje wszystko.
Te wszystkie rzeczy się nie dodają, on chyba kłamie. On jest tak dobrym politykiem, że chyba cały czas kłamie. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. To mamuśka, już wypieprzaj na cmentarz. Mieszkasz z mamą? Czy to znaczy, że mama jest jakąś przeszkodą w ułożeniu? Nie no, żarcik, wiesz, skąd, żarcik. Wiesz, w tej chwili co to żart. Studiuję, w przyszłości jak skończę studia, chciałbym podjąć lepszą pracę. Jesteś politykiem. To jest pewien etap, że tak powiem, wyjść z domu i iść na swoje i tak dalej. Mama tu nie jest żadną przeszkodą, no ale, ale trzeba po prostu to wszystko nie patrzę tym chłopinić. Nie tak nagle, takie bym powiedział, radykalne zmiany w swoim życiu wprowadzać. Chciałem mamy zapytać, a nie czuje pani, no, że być może jest pani przeszkodą w ułożeniu sobie? Nie. No jesteś dupę balastem, nie, no, opanuj się kobieto. Jak tak powiedział to przed chwilą. To możesz doliczyć 15 tysięcy złotych do tej przyszłości, bo tyle w tej chwili wygrałeś. Zakończyliśmy drugi etap. Baba jest balastem, a chłopczyś gada. Następny etap gry to 4 pytania, ale przypomnę, że w tej chwili możesz powiedzieć, o tym, że jak kończymy. Się skończy. Bierzesz 15 tysięcy. Nie no, lecisz dalej, nic o nim nie wiemy. Nic złego tu nie było jeszcze. I do zobaczenia. Bez sensu. W parlamencie. Gram dalej. Tak, chłop ma tak nudne, spieprzone życie, czyli easy 250k? Jeżeli chodzi o parlament. Ale gram dalej. Grać? Ty no. Jeżeli chce, to tak. Przyjaciel co powie na to? Decyzja należy do niego. Ty co byś zrobił? Ja bym grał dalej. Wujek? Co radzi? Nie gra! Może pytania nie będą skierowane tylko w jedną stronę? A, te pytania również mogą dotyczyć ciebie. Tylko, że on nie musi na nie tak odpowiadać jak ja. Nie, ale może usłyszeć prawdę. Czy podoba ci się twój kolega? Poznać. No tak. Zobaczymy, przekonamy się. Rozpoczynamy trzeci etap. Na ile ważna jest mama w twoim życiu? No jest bardzo ważna, tak jak matka każdego z nas. Czy podejmując jakiekolwiek decyzje, rozmawiasz z mamą? Staram się, jeżeli te decyzje dotyczą bezpośrednio, że tak powiem, życia rodzinnego. No, czy to jest oczywiste, że rozmawiam? A twojego prywatnego? No, też. Pytanie 12. Czy kiedykolwiek podjąłeś decyzję wbrew sobie, tylko po to, by sprawić przyjemność mamie? Na pewno. Tak. Dojadł mięso z ziemniaczki, zostawił. Ta odpowiedź to... to już jest. Prawda. No. Czy jest pani zadowolona z takiej odpowiedzi? Tak. Zrobił coś przeciwko sobie po to, żeby mamie sprawić przyjemność. Dobry syn. A on myśli, tak, pomógł mi zakopać ciało ojca. Dachem, tak. Nie no, widzowie, czy są co ja pieprzę. Nie rozmawiacie, tematy tam, taki, których się nie poruszy. Na każdy temat mogę z mamą rozmawiać. No, oczywiście każdy ma jakieś. A na temat kolegi tajemnicy. Grzesia? Więc... Ale takich rodzinnych tematów. Dobra, nie ma. Nie ma. Pytanie 13. Czy żywisz żal do matki, że dla dobra dzieci nie rozwiodła się z twoim ojcem? Co? Tak. Ta odpowiedź z ojcem, o czym nie wiemy. Prawda. Co mama na to? Dupy to mam. Tak było? Tak. Czy syn z panią kiedyś o tym rozmawiał? Tak, rozmawiał. Ja myślę, że dzisiaj, patrząc z perspektywy dzisiejszych lat, na pewno by to było inaczej. Tutaj mamie chodziło głównie o nasze dobro. No i też przede wszystkim taki pogląd krążył w dawnych czasach, zwłaszcza w małych miejscowościach, co ludzie powiedzą.
jeżeli by to były dzisiejsze czasy, to przypuszczam, że na pewno by to inaczej wyglądało. A z tego co wiem, Kościół nie dopuszcza rozwodu. No nie dopuszcza, ale słuchaj, jeżeli są takie przypadki nadzwyczajne, gdzie po prostu jedna i druga strona cierpi, a zwłaszcza gdzie są... Mini Mike zdekautował Big Jacka? Dzieci, już? Walki jeszcze nie mieli. Ja myślę, że tutaj... No ale co może w takiej sytuacji zrobić dobry katolik? Powinien znieść to, cierpieć, tak jak moja mama właśnie zniosła to mimo wszystko. To nie powinien doceniać łatki za to? No mimo wszystko, wiesz, na pewno by to nasze życie inaczej wyglądało dzisiaj, jeżeli by wtedy mama się rozwiodła. No co ty pieprzysz? Ty ma się za ten prawo katolika i mówisz, że dobry katolik by tak postępuje jak jego matka, ale on tego nie chce. To jak byłby na miejscu matki, zrobiłby to samo przecież. Z tego to wszystko wynika, nie? To co on pieprzy? Namawia kogoś do grzechu. Bardzo brzydko. Pytanie 14. Czy myślisz, że będziesz w stanie pokochać swoją przyszłą żonę bardziej niż mamę? Jezu, jakie pytanie. Tak. Oj, matka już się wlerwiła. Ta odpowiedź to... Prawda. Pikachu. Mama jest szczęśliwa z takiej odpowiedzi? Tak. Wiesz, ja tutaj też myślę, że miłość do matki, a do partnerki życiowej, to są dwie różne miłości. Ale czasami pojawiają się sytuacje konfliktowe. Długo ogląda. Zwłaszcza jak żyje. Jeszcze nic nie zrobił ten polityk. Ale to ja, jeżeli w przyszłości będę chciał zakładać, że tak powiem, związek jakiś, będę chciał mieć swoje lokum. Być po prostu na swoim. Tego ci życzę. Ujmując. Dziękuję. Pytanie 15. Ostatnie w tym etapie. Czy marzyłeś kiedykolwiek o tym, żeby wyjść z domu i nigdy nie wrócić? Ja pie... Nie. Ta odpowiedź to... Kłamstwo. Kłamstwo. No i co? Miałeś być prawdomówny. Tak. Wykazało badanie na naszym wykrywaczu kłamstw. To potwierdzili specjaliści. Takie łatwe pytanie i odpowiedź też łatwym, debilnym. Grzegorzu, w tym momencie musimy zakończyć nasz. Rozumiem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Ale swoją drogą gratuluję ci wspaniałej mamy i twojej postawy. Dziękuję bardzo. Bez sensu w ogóle ten typ w tym programie. Czy kiedykolwiek nakręciliście... Cicho! ...i determinację, by zmierzyć się z własnymi słabościami. Nie, no nic nie wygrał, no. Ale na samym końcu... Takie proste pytania. ...satysfakcja i ćwierć miliona złotych. Poznajmy następnego uczestnika naszej gry. No nic nie wygrał, bo źle odpowiedział. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. Mieszka w Wieruszowie. Od ponad roku jest żoną policjanta. Jest także mamą 18-miesięcznej Sandry. Izabela została poddana badaniu na wykrywaczu kłamstw. No pominąłem, co będzie po reklamie, bo my nie mamy. Organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadała zgodnie z prawdą, a kiedy kłamała. Zadaliśmy jej ponad 100 pytań dotyczących jej życia, z których do programu wybraliśmy 21. Przed nami Izabela Owczarek. Zobacz to. To i on, no nawet, ale nie, no bez przesady. A ten typ podobno jest w PiSie w dzisiejszych czasach, tamten polityk. On jest z PiSu. To już ma w dupie 250k, bo więcej se zabiera. Sadgę. Gorące powitanie. A jak się czujesz? Całkiem dobrze. A jak się czułaś podczas badania wykrywaczem kłamstw? Chyba gorzej niż dzisiaj.
To było pierwsze tego typu badanie w twoim życiu? Tak. Znasz wszystkie pytania, właściwie ile nic odcinku? Cię nie powinno w tym programie Dałem zaskoczyć. Tylko dzisiaj. Ale ta nutka nie. On wprowadził jest. Nowy ład? To jak jego wina? Też. Tym bardziej, że w studiu Siała, są Barterek. Twoi bliscy. Pora, żebyśmy ich poznali. Dzień dobry, nazywam się Kamil Owczarek, jestem mężem Izy. Jak długo jesteście małżeństwem? Od 18 miesięcy. A znacie się? Już prawie 3 lata. Następna osoba? Dzień dobry, mam na imię Marzena, jestem siostrą Izy. Co? Dzień dobry, mam na imię Ania, jestem przyjaciółką Izy. Przyjaciółką taką od piaskownicy, od szkoły, czy od niedawna? Bliźniaczki. Chciałbym ci przypomnieć, że w programie mogę. Jest do wygrania 250 000 złotych. Jest 6 etapów. W pierwszym etapie jest 6 pytań, stosunkowo łatwych. Po każdym etapie wygrywasz pieniądze. Ja też myślałem, najpierw że to matka. 5 tysięcy, potem 15, 30, 75, 125 i 250 tysięcy. Czy możemy zaczynać? Tak. Dawaj, lecimy. Dobrze. Rozpoczynamy etap pierwszy. Małżeństwem jesteście 18 miesięcy. Powiedz mi, a moment, w którym poznaliście się? Dyskoteka? Przez znajomych? Jak to było? Nie, poprzednia praca. Pracowałam jako kelnerka, a mąż czasami wpadał tam na obiady. I... A on jest policjantem. Można tak powiedzieć. Dobrze się rozumiecie? Tak, raczej tak. Pytanie pierwsze. Czy są dni, w których wolisz słuchać... Zniszczenie małżeństwa speedrun. ...czy radia niż swojego męża? Tak. Radia? Ta odpowiedź to... prawda. Radia chyba wolna Europa. O, to są inne czasy, widzowie, inne czasy. Za mnie jako radiowca, starego radiowca, twoja odpowiedź bardzo ucieszyła. Naprawdę, bardzo się cieszę. Natomiast nie jestem przekonany, czy mąż tak bardzo się cieszy. Ty dobry będzie, Mario, mogliby wziąć. Radio ma tę przewagę, że można je wyłączyć. Męża bądź też... przyciszyć. Bądź przyciszyć, a męża się nie da? Nie. Kamil, to ty taki głośny jak jesteś. Ma broń. Przesadza troszeczkę. Okej, wiemy już, że twój mąż jest policjantem. Powinni zabrać bronię policjantom. Czy wiedziałaś, że jest policjantem? Patologia wtedy, w domu się robi. Tak. Przyznał się od razu, czy powiedział, czy domyśliłaś się? Czy w mundurze przychodził? Ten pierwszy raz przyszedł w mundurze. I wszystko było wiadomo? Tak. Mhm. Czy wasi znajomi to również policjanci? Macie sporo znajomych w tym kręgu? Troszeczkę. Drugie pytanie. Gdyby któryś z twoich przyjaciół popełnił przestępstwo, czy poinformowałbyś o tym policję? No na pewno, a męża tego. Nie, poinformowałabym męża, żeby umorzył, przepchnął sprawę, żeby jej nie było, nie? Tak. Co? Chyba, że... Ta odpowiedź co? To... prawda. Twój mąż się zapewne ucieszył, Kamil. Zgadza się. Tak? Dobrze. Co zgadza się? Masz zaufanie do kolegów będzie połową? Nie do końca. Trzecie pytanie. Tak, tak. Było. Czy zdarzyło ci się wąchać ubranie męża, bo podejrzewałaś go o zdradę? Tak. Co? Co? Ta odpowiedź to prawda. Iza, ale widzę, że sama się z tego śmiejesz. No wiem, że ty śmiesz. Czemu w dawniejszych czasach tylko szony były? Kamil, wiedziałeś. Nie o było tym. Instagrama i TikToka, to wiedziałem, do telewizji no. Szły. Mam kontakt z wielu ludźmi w wielu, sprawach, czy to jakieś interwencje, czy zdarzenia drogowe, więc... Żart. Czy inne zdarzenia po prostu, więc no nie dziwię się. Dobrze, tak jak... a powiedz mi, czy jesteście Żarto? Siebie zazdrośni? Ja jestem, nie wiem jak Kamil. Wydaje mi się, że tak. Pytanie czwarte. Co to jest, kurde? Czy masz poczucie, że nie przecież ten co widz napisał. Nie bajtujcie mnie. Tak. Ta odpowiedź to... CO? JAKIE?! Nie
zdążyłaś wyszumieć się przed ślubem. A że nie zdążyła się wyszumieć przed ślubem? A ile ona ma lat? Ta odpowiedź to... prawda. Dlaczego tak uważasz? Może nie zupełnie nawet przez Kamila. Jego już poznałam w sumie po poprzednim swoim związku, długim związku. Już od 17 lat byłam z kimś i... Co? Cała przeszła. Od 17 lat? Ja myślę, że ona ma 25 lat. Ona ma 40 lat jednak chyba. Nie, czekaj, ile ona ma lat? Ona ma 40 lat? 27 lat ma? Żałujesz. A, od 17 roku życia chyba jej chodziło, tak? Tego? Tak. 19 ma. A konkretnie czego żałujesz? Tych straconych lat. Tego ci najbardziej żałuję. Mhm. Piąte pytanie. Czy to prawda, grała? Że spaliłaś swoje pamiętniki, by ukryć swoją przeszłość przed mężem? To chyba, to po co bym przyszła do programu? Żeby ją pokazać nagle, tako? Tak. Aha. Ta odpowiedź to... Okej. Okej, okej, okej. Prawda. To ona ma 18 lat czy 38? Czy chciałabyś coś do tego dodać? Ile ona ma? W dupę lat. Pamiętniki rzecz osobista i myślę, że niech to zostanie tylko dla mnie. Wiedziałeś o pamiętnikach, Kamil? Nie. Myślisz, że to dobrze, że tak się stało? Wydaje mi się, że tak. No to były jej wspomnienia, jej przeżycia, więc jeśli miała tam coś zapisane i chciała to pozostawić dla siebie, więc... Niech tak zostanie. Niech tak zostanie. Dobrze. Przejdźmy w takim razie do pytania tak. Szóstego. Chodziła coś, to jest ostatnie pytanie w tej części. Wygląda jak twoja ciotka? Może pytanie to twoja szóste. Ciotka? Serio, to jest stary Czy program. Bywając na imprezach z mężem, specjalnie flirtujesz z innymi mężczyznami, aby wzbudzić w nim zazdrość? Tak. Nie da się. Tak. Ta kolejny to... kukold? Ten typ? Prawda. Nie mogę. Co to słowo oznacza tak ogólnie? Czyli jednak zależy ci na tym, żeby mąż był zazdrosny o ciebie? Żeby zwracał na ciebie uwagę? No jasne, że tak. A czemu by nie? Nie, Sadurka, chyba jak... Są też pytania, na które czasy trzeba nie odpowiedzieć, tak jak tamten typ. A ty wiesz, wyczuwasz takie sytuacje, Kamil? Tak często na takiego typu imprezy aż tak nie chodzimy, ale no, parę razy zdarzyło mi się to wyczuć. Czyli jako dobry glina wiedziałeś, co się święci. Pod kontrolą. Brawa dla Kamila. Kukolt, mężczyzna zanadto uległy wobec kobiety, dający im się łatwo omamić, będący na każde zawołanie. Iza, mam dla ciebie dobrą informację. Nie wiem, czy pasuje do tych typów kukolt. Do nich pasuje... słowo takie. W robocie jest 18 godzin dziennie, w tym czasie, że ona się wali po kątach i on po prostu o tym nie wie, bo jej ufa. Pierwszy etap na twoim koncie jest 5000 zł. Oje, jeleń, no. Przypominam ci, że w każdym momencie... Stare słowo, tylko boomery znają. Możesz to zrobić również teraz, wycofać się. Pieniądze są twoje, więcej pytań nie zadaję. Czyli kółko? Nie. To nie pasuje z tej definicji. Tak. Gramy dalej. To prawda, z tego, co wiem, teraz zajmujesz się domem i dzieckiem. Często przebywasz w domu. Mhm. Tak. A jak masz chwilę wolną, co robisz? To ty piszesz, ja coś. To co innego niż widz pisał. Słucham muzyki, wyciszam się. Telewizja? Też. Seriale? Co wygadacie na tym czacie? Iza. Mamy dla ciebie niespodziankę. Oto nasza niespodzianka. Jaką? Co to jest? Dzień dobry, witam. Łukasz Płoszajski, witam cię. To ja przede wszystkim to witam. Co to jest Iza? Łukasz Płoszajski? Dzień dobry. Iza, jaki jest twój ulubiony serial? Pierwsza miłość. To jest coś typu Murańscy?
że gra w jakimś gównianym programie i myśli, że go znają? Co? Nie, poczekaj. A ulubiony aktor? Artur. Jeszcze tak mogę powiedzieć. I co ty na to? Ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie wiem. Wy go znacie? To jest jakiś typ z reklam? Czy coś takiego? Prince Polo? W takim razie... Skąd ty go znasz? No właśnie, teraz ja zadam pytanie, a pytanie brzmi... Czy kiedykolwiek zrezygnowałaś z uprawiania seksu, ponieważ wolałaś obejrzeć odcinek ulubionego serialu? Powiedz, że tak. Bo się śmieje. Tak. Stary policzył w głowie, ile już przepadło. Ile odcinków ma ten serial. Prawda. Sadgę. Ja się czuję troszeczkę niezręcznie, szczerze mówiąc. To znaczy, z jednej strony mi jest bardzo miło, a z drugiej strony, no proszę o wyrozumiałość ze strony męża i gorąco go pozdrawiam. Łukasz, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Oni się tam wszyscy cieszą, biją brawa, a ten se myśli, że ją zastrzeli na chacie. Ciężko. Myślę, że niby fajny program, ale... Dziękuję bardzo, życzę udanej. No co tam się dzieje? Troszkę się zawstydziłeś tą rozmową? No, troszkę. A spodziewałaś się czegoś takiego? Nie. On wygląda jakby było od niej było 30 lat, nie? Ja wiem, że się podoba jej ten aktor, no ale... ma mnie. Oglądacie razem seriale? Dobrze, w takim razie, Iza, chciałbym się zapytać, jakie najbardziej filmy lubisz? Komedie. Pytanie ósme. Czy kiedykolwiek nakręciliście z mężem film z waszych miłosnych igraszek? No niezłe. Pytanie Heiser dał na... żeby zadać to. Nie mogę. Szybkie, zręczne przejście do innego tematu. Tak. A czy jest to w internecie? Ta odpowiedź to... prawda. To byłby horror, ale czemu ich tak obrażasz? Do jakiego gatunku zakwalifikowałabyś to, co nakręciliście? Jak to już zostanie między nami. Ale rozumiem, że jest to film do użytku domowego wyłącznie. Tylko. Pytanie dziewiąte. Czy zamieściłaś w internecie swoje zdjęcia, na których jesteś nago? W internecie? Przecież są czasy, jak pewnie ona nie wie, co to internet. Ona teraz myśli, co to jest internet! Chłopie! Nie. Nie! Ta odpowiedź to... Ty, no jak przegra na tym. Prawda. Widziałeś jej zdjęcia? Może po programie dobrze, dała. Powiedz mi, czy z czekiem. Znasz kolegów męża? Zdjęcie. Macie wspólnych znajomych? Same. Tak. Bywasz czasem w miejscu pracy? Zdarza się. W takim razie pytanie dziesiąte. Czy kiedykolwiek uprawiałaś seks z mężem w komisariacie? No już widać, że tak, po tym jak się stary cieszy. Kiedykolwiek zdarzyło... No nie! Po co spoilerujesz? Prawda. Kurde, no ale co jest prawdą? No i się nie dowiemy. Nie. Ta odpowiedź to... Szkoda. Prawda. Nie z mężem? Kamilia, przyszedł ci kiedyś taki pomysł do głowy? Ani razu. A była okazja? Ale pomysł nie przyszedł.
Okej. Chciałem ci powiedzieć, że to było przedostatnie pytanie. Dobrze, że w pytaniu było z mężem. Przed tobą pytanie. Na wyższych pytaniach ją chcą zniszczyć, a nie na tych. Może chcesz się wycofać? Nie, gramy dalej. Chcesz dokończyć tę serię? Tak. W takim razie pytanie 11. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się kłamać mężowi? O nie, to te pytania. Czy jest Seanem, czy nie? Czy jest Seanem, czy nie? Ta odpowiedź to... prawda. O, się wnerwił! Oklaski, będzie oklaski gong. Są za prawdę, za szczerość. Nie sądzę, żeby były to oklaski za sam fakt. Czy chciałabyś skomentować swoją odpowiedź? Chciałabyś coś dodać do niej? Nie sądzę. Zdarzają się takie po prostu rzeczy, które wymagają tego. W tym momencie odpowiedziałaś na 11 pytanie. Zakończyliśmy drugą rundę pytań i odpowiedzi. Wyszłaś z tego wszystkiego obronną ręką. Ani razu nie skłamałaś. Na twoim koncie jest 15 tysięcy złotych. Pałka teleskopowa przyszykowana? Przypomnę ci, że następna runda to są 4 pytania. Pytania pewnie jeszcze trudniejsze. Pytania, w których może mniej będzie uśmiechu, więcej zadumy, a może wstydu. I to pytanie muszę ci zadać. Chwileczkę. Ja chcę zakończyć grę. O to chciałem zapytać. O to chciałem zapytać. Kończymy? Tak. 15 tysięcy jest twoje i rezygnujesz z dalszej gry. Co? Dziękuję. Z czego się cieszysz? Dziękuję. Co ona ukrywa? Za szczerość. 15 tysięcy. Myślę, że resztę spraw wyjaśnicie między sobą. Dziękuję bardzo. Nie, nie oglądamy, już będzie 23 jak skończymy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!